Witam was, moi drodzy. Zbliża się nieuchronnie koniec roku, no i oczywiście początek nowego roku, bo jak się coś kończy, to się coś zaczyna. W związku z tym chciałem wam dzisiaj pokazać takie moje must have z tego roku. To must have jest jakby złożone z tego, co się u mnie najlepiej sprzedawało, ale też jest to, są to pewne elementy, które ja najbardziej lubię. Za chwilę przedstawię wam te produkty, te elementy, ale zanim to zrobię, koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Włączcie dzwoneczek i kciuk w górę. Jak co roku, pod koniec roku są różne zestawienia rzeczy i elementów, które były bardzo modne i które będą modne w przyszłym roku. We florystyce czy w designie, we wnętrzarstwie jest tak, że ta moda nie jest modą jednoroczną. Najczęściej jest to jakiś tam okres 2, 3, 4 lata. Mieliśmy przez pewien czas tak bardzo modne boho, teraz wchodzimy troszeczkę w inny kierunek, takie bardziej industrial, nowoczesne, ale jednak ciepłe wnętrza. I dzisiaj pokazuję wam te rzeczy, które były u mnie bardzo modne. Zacznę od absolutnego hitu tego roku, a tak naprawdę zestaw elementów, który był hitem tego roku. Stoję przy takich dużych trawach pampasowych, nie bez kozery, ponieważ susz to absolutny numer jeden tego roku i myślę, że kolejnych jeszcze dwóch, trzech sezonów. W tym przypadku trawy pampasowe to jest naprawdę produkt numer jeden u mnie w firmie. Ja je również bardzo lubię. Mamy w różnych kolorach i sprzedawały się naprawdę bardzo dobrze. W związku z tym ludzie chcieli je mieć w swoich wnętrzach. Tu mam takie giganty i nie uwierzycie, te giganty są z polskiego ogrodu. Naprawdę. One wyrosły, uwaga, w okolicach Wadowic. Są lekko ścięte, tu już się nie mieszczą w kadrze, lekko ścięte, bo nie są cięte od samego dołu, tylko przynajmniej pół metra powyżej tej karpy, ale nie uwierzycie, urosły koło Wadowic z rośliny, która ma około 20 lat, wszystko z jednej kępy, jeszcze zostały ze 2-3. To są produkty, które są u mnie właściwie nie do sprzedaży, a są takie specjalne miejsce zajmują. Bardzo je lubię, bo mają taki super ciekawy, jeszcze delikatnie różowy kolor. Cała grupa tych elementów, tych suszonych elementów jest była bardzo modna w zeszłym roku i w kolejnych latach. I chciałbym wam przedstawić takiego głównego przedstawiciela, właściwie suszony, a preparowany ruskus, który w większości z was znacie w takiej formie zielonej. Ja tu mam formę preparowaną, bieloną i to jest niezniszczalny już element. On już nie bardzo nam wyschnie, nie zdechnie, tylko będzie tak ładnie się prezentował we wnętrzach. Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju dekoracji, czy jakichś miksów takich suszonych, czy jako pojedynczy element, czy grupa elementów takich samych, tak jak tutaj jest zrobione w takim dużym bukiecie, ale równie dobrze wygląda super w pojedynczych naczynkach ustawionych gdzieś na tle ciekawej ściany czy ciekawej nawet jakiejś mozaiki, bo super to wygląda właśnie w takich wnętrzach z dodatkiem takich portugalskich, hiszpańskich dodatków. Naprawdę super wygląda. Susz to tak naprawdę cała grupa elementów. Pampasy czy trawy pampasowe czy ruskus bielony to tylko przedstawiciele całej tej grupy. Mamy również dużo różnych innych traw, dużo różnych chociażby dmuszek, ale tutaj chciałbym wam przedstawić jeszcze coś. To są takie obrazy z suszu. To w ostatnim okresie roku zaczęło się super sprzedawać. Tutaj mam już, zacząłem robić, jeszcze nie skończyłem, ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Mamy piękny susz, mamy len, mamy troszeczkę ruskusu, mamy jakieś zwykłe trawy, dmuszek, mamy suchołuskę i super to wygląda. Można powiesić, można wręczyć w różnych wielkościach i to uważam, że będzie tak naprawdę wielki hit przyszłego roku, czyli takie suszone obrazy, być może jeszcze za jakąś szybą, żeby się faktycznie mniej kurzyły, bo czasami zdarza się, że jednak się gdzieś tam kurzą, ale w takich naturalnych osłonach, naturalnych ramach, nie w jakichś bardzo stylizowanych,
tylko proste, zwykłe drewno i super taki obrazek zrobiony z suszu. Wydaje mi się, że to jest naprawdę przyszłość. W następnym roku to będzie super element do sprzedaży, do zawieszenia u siebie w domu, w firmie. Zobaczymy. Zobaczymy pod koniec przyszłego roku, co będę pokazywał na tych podsumowaniach. Okej, zamknęliśmy taką grupę suszonych elementów. Oczywiście tych suszonych elementów jest mnóstwo. W zależności od tego, w jakim czasie roku jesteśmy, sprzedają się różne i różne się podobają. Natomiast chciałbym zamknąć tą grupę suszonych elementów i przejść do tych takich naturalnych, żywych elementów, ponieważ cały czas rośliny doniczkowe są bardzo modne i bardzo popularne i chciałem Wam pokazać takie, które tak naprawdę sprzedawały się u mnie najbardziej i które najbardziej lubicie i które najbardziej lubią wnętrza w tym momencie. Moi drodzy, rośliny zielone to faktycznie nadal bardzo popularny element wnętrzarski, który chcecie mieć w swoich domach, w swoich mieszkaniach i w swoich firmach. Nie tylko z tego względu, że są ładne i dekoracyjne, ale przede wszystkim, że dają nam dużo tlenu i są takim wytchnieniem troszeczkę dla nas, taką zieloną oazą w przestrzeniach. Przygotowałem właściwie przedstawicieli grupy, ponieważ w tym roku bardzo modne i popularne były pnącza, wszelkiego rodzaju pnącza, które ładnie zagospodarowują całą przestrzeń. I ja przygotowałem trzech takich przedstawicieli. Epipremnum. Różnorodne epipremnum, które mają ciekawe ubarwienie liści, ponieważ w tym roku jednak te wariegacje, te pstre ubarwienia były bardzo popularne. Troszeczkę mniej popularne były te rośliny z naturalną zielenią, taką jednolitą, a bardziej jednak z jakimkolwiek przebarwieniem. I tutaj mamy trzech przedstawicieli. Zobaczcie, jakie piękne epipremna, czyli pnącze. Mamy Enjoy, mamy Happy Leaf, mamy Marble Queen. To są tak naprawdę trzy, które lubicie najbardziej, które najlepiej się sprawdzają właśnie, jeśli chcemy mieć szybko rosnące pnącze z ciekawą kolorystyką, to te trzy, czyli Happy Leaf, Marble Queen i Enjoy, super się sprawdzają. Należy jednak pamiętać, że wszystkie rośliny z tych pnączy, które mają jaśniejsze liście, które nie są tylko i wyłącznie zielone, do wybarwienia tych liści, do ładnego wybarwienia potrzebują więcej światła, czyli nie będą rosły w jakichś takich bardzo zacienionych przestrzeniach. Chociaż same epipremnum dobrze rośnie w ciemniejszych pomieszczeniach, natomiast te faktycznie z pstrą jakąś wariegacją czy z jakimś nakrapianiem potrzebują więcej naturalnego światła. Oczywiście poradzą sobie w miejscach, gdzie jest mniej światła, natomiast żeby pięknie się wybarwiły, to pamiętajcie o tym, żeby było więcej światła. Dodatkowo te pnącza są proste w uprawie, nie wymagają wielu zabiegów, wystarczy je tylko i wyłącznie tak naprawdę regularnie podlewać i dbać, patrzeć na to, czy faktycznie nie są przelane i nie są przesuszone, a odwdzięczą nam się długimi, bujnymi, pięknymi pędami, które zarosnąć mogą nawet każdą ścianę. Były pnącza, czyli takie rośliny, które gdzieś tam się wiją, zagospodarowują całą ścianę, to teraz mamy roślinę, która tak naprawdę ma większe liście, jest bardzo charakterystyczna, chociaż akurat ja przygotowałem tutaj taką jeszcze takiego maluszka. Roślina, która z pewnością będzie modna jeszcze przynajmniej przez kilka lat, ponieważ jak już dostała się na tak zwane salony do naszych domów i mieszkań, bardzo dobrze się sprawuje. Kiedyś wydawało się wszystkim, że ona nie przetrwa, że potrzebuje naprawdę wiele słońca, odpowiedniej temperatury, żeby świetnie rosła. Wcale tak nie jest. Mówiłem już o tym w filmie poświęconym tylko i wyłącznie tym roślinom. Jeśli nie widziałeś, to koniecznie wejdź na kanał i zobacz sobie ten film. A mowa tutaj o strelicji. Akurat w tym przypadku mam tu strelicję reginę, czyli strelicję królewską, ale równie dobrze możemy mówić tutaj o strelicji Nikolaj, czyli tej strelicji białej, czyli strelicja.
Piękne, duże liście, takie strzałkowe, super wyglądające jako saltier, czyli jako taka pojedyncza roślina, nawet taka duża roślina gdzieś na tle świetnej ściany. Oczywiście potrzebuje więcej światła niż mniej, ale doskonale radzi sobie w takich warunkach, gdzie tego światła jest lekko mniej. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to sprawdzanie odpowiedniej wilgotności powietrza, no i patrzenie, czy nie gromadzą się gdzieś tam, czy nie zagnieździły się gdzieś tam jakieś robaczki w postaci najczęściej przędziorków, bo bardzo lubią te przestrzenia pomiędzy tutaj liśćmi. Strelitzia Regina czy Strelitzia Nicolai, uważam, że to będzie hit również przyszłego roku, ale naprawdę bardzo, bardzo popularna roślina mijającego roku. Strelitzia to roślina zdecydowanie egzotyczna i zdecydowanie bardziej do mieszkań niż na taras, chociaż wydaje mi się, że super będzie sobie radzić w okresie letnim na tarasie, natomiast mam coś, co jest hitem również w ogrodzie i o czym już mówiłem wielokrotnie i z pewnością możecie zobaczyć kilka filmów o tej roślinie na moim kanale i świadczy to o tym, że to jest naprawdę super hit. To jest eukaliptus. Eukaliptus, który doskonale sprawdza się w przeciwieństwie do strelicji bardziej na tarasie niż w domu. W domu zazwyczaj troszkę przesycha, ale na tarasie sprawdza się fantastycznie. W ogrodzie również. Zobaczcie sobie filmy, w których mówię o eukaliptusach posadzonych u mnie w ogródku. Ten zresztą też jest ode mnie z tarasu. Przyjechał do nas do firmy i tak jak widać troszeczkę już w środku, jeśli jest, musi przechorować przez tą zimę. Ale eukaliptus wyśmienicie sprawdza się w przestrzeniach na tarasie przede wszystkim i w ogrodzie. Daje takiego egzotycznego looku. Pięknie pachnie na dodatek. No i jeżeli o niego odpowiednio zadbamy, to wcale nie przemarznie i będzie się miał dobrze w latach kolejnych. Uważam, że eukaliptusy na stałe już się zadomowiły u nas w ogrodach i na tarasach i będą przez wiele, wiele lat jako główna roślina, która będzie zdobić nasze tarasy. Mam jeszcze jedną roślinę, która tak naprawdę może nie była hitem sprzedażowym, ale jest to roślina, którą ja osobiście bardzo, bardzo lubię. Bardzo niewymagająca, super w uprawie, świetnie rozrastająca się, no i z pięknym kolorem liści. Nie ma tutaj wariegacji, ale za to jest super zielony liść. Nawiązuje trochę do tych wielkich swoich kuzynów i kuzynek jak Monstera. Jest to filodendron Shangri-La. Już mówiłem o nim oczywiście w którymś filmie na kanale, ale filodendron, który super rośnie. Naprawdę jest niewymagający. No i pochodzi z tej mitycznej krainy azjatyckiej, krainy miłości. Stąd też jego nazwa Shangri-La. Spróbujcie w uprawie. Naprawdę bardzo prosty. Pięknie się prezentuje, ma masę liści i wygląda fantastycznie. Mamy kilka roślin, to czas teraz na hity w osłonkach i doniczkach. Przygotowałem właściwie tylko dwa przykłady, a mianowicie pierwszy to są koszyki. Koszyki, które od wielu lat są już właściwie znane i wielu lat występują we wnętrzach, ale ten rok to tak naprawdę taki boom, ponieważ koszyki były znane jako jedna forma, a teraz mamy tych koszyków mnóstwo różnych. I wiklinowe, i tak jak w tym przypadku to są z trzciny plecione. I te trzciny naprawdę są bardzo, bardzo popularne. Oczywiście one mogą mieć różne formy, kształty, różne kolory, a u mnie naprawdę te koszyczki super się sprawdzają. Przez to, że to jest ręczna robota w większości, ich rozmiary nie są tak bardzo skalibrowane, ale możemy dopasować do swoich roślin, bo jednak gdzieś tam jakieś te wielkości są. Właściwie każdy z tych koszyczków wyposażony jest w taką folię, ale dodatkowo ja bym jeszcze wkładał do nich jakąś coś do odciekania wody. Koszyki sprawdzają się właściwie w każdym wnętrzu, zarówno w tym takim klasycznym, jak i w tych takich skandynawskich wnętrzach, boho również, więc do wielu wnętrz super pasują i uważam, że jeszcze przez wiele lat będą stanowiły główną dekorację i główną osłonkę do roślin, które są w naszych domach.
Czyli mamy taką naturalną osłonkę, w tym przypadku koszyk z trzcin, no to czas iść do tych takich bardziej wymagających więcej pracy i często maszynowych w wykonaniu osłonek, czyli osłonki, właściwie głowy, bo tutaj nie chodzi o to, z czego są wykonane, tylko jaką mają formę i jaki mają kształt. Osłonki głowy od przynajmniej dwóch sezonów są bardzo popularne. Oczywiście ludzie się dzielą na takich, którzy bardzo je lubią lub bardzo ich nie lubią. Kwestia jest tego, czy je lubicie, czy nie. Dajcie znać, czy podobają wam się osłonki głowy, czy raczej jesteście przeciwni. Ja w sumie przez pewien czas nie wiedziałem, czy one mi się bardzo podobają, czy mi się nie podobają. Nadal nie jestem zdecydowany, bo to w zależności od tego, jaką roślinę tam włożymy, to albo mi się podoba, albo nie. Ale nie zmienia to faktu, że osłonki głowy to jest naprawdę hicior. I tak naprawdę bez względu na to, z czego są zrobione, czy to jest ceramika szkliwiona, czy to jest jakieś betonowe, ręcznie wykonane, malowane, jest to na pewno hit. Są również w takich mniejszych rozmiarach, właściwie w każdym rozmiarze, do zastosowania i na zewnątrz, i wewnątrz. I świetnie właściwie podkreślają charakter odpowiednich roślin i odpowiednich wnętrz. Dajcie znać, czy lubicie osłonki głowy, czy nie. Przedstawiłem wam tych kilka produktów, które według mnie są hitami, według sprzedaży w moim sklepie oraz według tego, czy coś mi się podoba, tak jak ten Shangri-La. Mam nadzieję, że trafiłem i w wasze typy, a jeśli macie jakieś inne typy, to koniecznie napiszcie, co było hitem w zeszłym roku, no i może co będzie hitem w najbliższym roku. A już niedługo widzimy się w kolejnym filmie.